W dzisiejszym odcinku robimy skoki narciarskie, ale tym razem, jak możecie zobaczyć, będziemy skakać samolotami. Ja wiem, że brzmi to trochę dziwnie, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście jest z nami Kaspol, także witamy Kaspola, siema, siema. Siema. No i oczywiście jest z nami Ewela, ponieważ to jest kanał Rafa i Ewela. Siema, Ewela. Hejka, i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy trzy skocznie, tutaj najmniejszą, większą i jeszcze tam najwyższą. Mamy też trzy plansze. Na każdej planszy są inne zasady, także oglądajcie do samego końca i będziemy mieli na każdej skoczni po trzy skoki. I jako, że jest to pierwszy odcinek zimowy na tym kanale, to koniecznie zostawcie łapy w górę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie pamiętajcie o tym, żeby wspierać nas z kodem Ewela w sklepie. I słuchajcie, w ogóle możecie pisać w komentarzu swoje propozycje na skoki oraz swoje propozycje na inne minigry. Ja wybuduję taką mapę, jaką napiszecie, także zostawiajcie tam serduszka pod mapami, które wam się podobają. No i ogółem o co chodzi? Mamy trzy skocznie, tak jak Ewela powiedziała, i mamy po trzy skoki. Wsiadamy do samolotu i wszystko polega na tym, że musimy tym samolotem zjechać, nie możemy nim wylecieć, musimy nim zjeżdżać, wybić się i dopiero później możemy nakierowywać na planszę, gdzie spadniemy, tyle punktów będziemy mieli. Pierwsza plansza, jak możecie zobaczyć, nie ma tutaj żadnych minusów, plusów i tak dalej, i później przejdziemy po prostu do kolejnych plansz. Ja mam w ogóle propozycję, mamy trzy skocznie, a jest nas troje, więc na każdej skoczni zróbmy tak, w sensie teraz jestem na ty, ja pierwsza, później ty i później Kaspol, żeby było sprawiedliwie. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, także Kaspol, gdzie chcesz, na której skoczni chcesz zaczynać? Czy to jest skocznia numer 1, czy to jest skocznia numer 2, czy skocznia numer 3? Możesz wybrać, jako że jesteś gościem. Skocznia numer 3. No ja mogę być na pierwszej. Ja się tutaj poświęcę, ja mam tutaj przetrę szlaki i jadę, dobra? A więc Ewela będzie skakać jako pierwsza, ale tutaj jeszcze musimy zobaczyć, co mamy do wygrania. Mamy do wygrania szarą pompę, dużą potkę. Mamy do wygrania za drugie miejsce niebieską pompę, siorba oraz fioletową pompę i małą potkę. Także to są dzisiejsze nagrody. Wydaje mi się, że ta druga i pierwsza nagroda jest top. No i też jest kolejny plus, że jesteśmy w trójkę, że nie ma zerowego miejsca, że nie ma tutaj osoby, która nic nie wygra. Także w dzisiejszym odcinku każdy coś wygrywa. Dobra, to Ewela, w takim razie dawaj do samolotu. Ja tutaj będę ci odradzał co skok. Pamiętaj, żeby się nie odradzać, bo stracimy wtedy efekt śniegu, a mapka jest bardzo ładna. Dobra, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, jakbym w kosmos miała lecieć. Aha, czyli mam w dół... Ej, czekajcie, bo mi to samo leci, ja to nie wiem, czy ja to potrafię. Co tu się w ogóle dzieje? Kieruj. Dobra, to ja w ogóle samolotami tutaj nie latałam dawno. Ja miałam jechać, a w ogóle mi to wyleciało, ale ja nawet jak coś to nie dotykałam myszki i klawiatury. Ale wycelowałam w 50. Nie wiem, czy to zaliczycie? Tak, zaliczamy, dlatego że wszystko polega na tym, że trzeba zjechać kołami. W sensie wiadomo, że ten samolot jest podrywany, ale przy wybiciu dopiero wtedy możemy sterować. Tak jakby sami możemy nasterować sobie na liczbę, w którą wlecimy. Także Ewela, skok numer 1, 50 punktów, gratulacje. Dawaj drugi skok. Dobra, mamy samolot. Czyli ja mam zrobić tak jak teraz? Czyli dobrze teraz zrobiłam? Tak, bardzo dobrze, tylko później po wyskoku. Wtedy, kiedy cię wybije, ty nakierowuj sobie po prostu na daną liczbę, w którą ci się uda, no to będziesz miała. Dobra, czyli po prostu ja daję strzałkę i to jedzie i czekajcie, dobra, i musimy w stówkę, i to jest dobre! A, stówka? No i dobrze, stóweczka, i to nie jest takie trudne, tylko trzeba troszkę poćwiczyć. Co ciekawe, tutaj Ewelin nie wybiło z tego, ale dobra, zaliczmy, jako że jest pierwsza, tutaj zaliczamy wszystko jak na razie. Ja jak coś to naciskam tylko na samym początku strzałkę w dół i później samo to jedzie, także ja tam później, no jedynie później na końcu steruję myszką, także nie myślcie sobie, że ja tutaj coś oszukuję. Dajemy sobie tutaj trzeci samolot i ja tam stówkę zrobiłam i 50, czyli mam 150. I zobaczcie, naciskamy w dół i cały czas myszką steruję. O Jezus! A teraz mnie wybiło, dobra. I teraz stóweczka, czy uda się? I ta pierwsza runda? Dobra, czyli mamy 250. Pierwsza runda. Za pierwszym razem może nie jest tak łatwo, ale później jak już się zobaczy, jak to idzie, to już moim zdaniem nie jest tak źle. Także wydaje mi się, że teraz poleci Kaspol. Kaspol, czy ty masz jakąś specjalną taktykę? Czy ty tutaj opracowałeś sobie coś? Nie, jeszcze nie. Dobra, to wsiadaj do samolotu i... O, jaka fajna skórka. Dobra, to lecimy. O kurde. Kwalifikacja tutaj, co to ma być? Ja zapomniałem, jak się lata. 90 i tak było, także ja i tak gorzej. Zaliczmy, pamiętajcie, że musicie zjechać tym samolotem, musicie patrzeć w dół i bardzo powoli jechać i dopiero później możecie kierować. Także panie Kaspolu, proszę do lifta, ja tutaj odradzam, proszę tutaj nie trollować. Dobra, to teraz punkt skupienie. Ej, co? Nie wiem. Co fajnie zrobi? Odbiłem cię. Nie, no znowu 90. Ej, a tutaj muszę coś powiedzieć. Na mnie tutaj mówili, że coś tutaj troluje na początku. Ja ledwo tutaj troszeczkę oderwałam koła od tej skoczni, a Kaspol tutaj na skoczni to jedną trzecią czasu chyba spędza. Ja odradzam samolot, Kaspol, wsiada i masz 180 punktów na tą chwilę. Ewela, ty ile miałaś? Ja miałam 250. No to lecę. Nie wiem, czemu mnie podrywa cały czas.
Ej, to jest tutaj, ja bym tutaj Rafał chyba... No i... Ale patrzcie, on... A nie, jednak... Jednak leci... Dobra, 10, dobra, widzę karma tutaj za oszukiwanie. Ja nie wiem. A Kaspel, ja nie wiem, widzę. Piszcie, Kaspel, co ty robisz? Mamy samolocik dla Rafała i zobaczymy, jak jemu pójdzie. On tutaj się trochę z nas śmieje, chociaż on tutaj te skocznie buduje, także mi się wydaje, że tutaj może być pierwsze 300 na liczniku. Okej, ja wsiadam i słuchajcie, jako że ja budowałem tą mapę, to patrzyłem, czy to jest w ogóle wykonalne. I chodzi dokładnie o to właśnie i teraz dopiero możemy nasterować... I 80 punktów. Ej, ale to jest naprawdę dobre. Podoba mi się to. Tak, miałeś zrobić 300, także już spaliłeś. Czyli mam 80, tak? Wracamy, widzowie, do lifta. Lecimy teraz po drugi skok. W sumie skok, lot, nie wiem jak to nazwać. Ewela, poproszę tutaj o samolot. To zamiast skoki narciarskie, to są skoki samolociarskie. Skoki samolociarskie, no w sumie to prawda. Dobra, wylatujemy, schodzimy na dół i... Dobra, jesteśmy przy dole, wybijamy się i tu przy... Dobra, stuwa, idealny skok to. Wypatrzcie się, aż się wbiłem samolotem. A ja też tak zrobiłam, ale tutaj technicznie to jest najładniejszy skok na razie ze wszystkich. Że się tak ładnie tutaj pojechałeś kołami potem. Ej, musimy właśnie wprowadzić punkty za noty. To będzie w sensie noty na punkty, w sensie za skoki. To by było też dobre. Trzeci skok. Uwaga, wylatujemy i... Co to będzie, co to będzie? Ajajaj, 90, no niby tutaj jednym skrzydłem można powiedzieć, że była stówka, no ale ten środek samolotu jednak wbił się w 90. Czyli Rafał traci 20 punktów, ale tym sposobem zajmuje pierwsze miejsce. Czyli mam moją ulubioną pompę, ona tam na mnie czeka z tego co wiem, także ja zajmuję tutaj pierwsze miejsce, zabieram ładowaną pompę oraz małą potkę, a wy co macie? Ja zabieram siorba i tutaj też jest dla mnie taka pompa. A ja zabieram strzelbę strażnika i im dużą potę. Także to była pierwsza runda, lecimy teraz do rundy numer 2. Runda numer 2. To znowu samoloty oczywiście, tutaj coraz większa zamieć nam się robi, ale tutaj mamy teraz punkty razy 2. O co chodzi z punktami razy 2? Kiedy wlecimy, cały nasz wynik mnoży się jako razy 2, także warto w to uderzyć. Kto tutaj będzie pierwszy? Pytanie. No Kaspol sobie wybierał, że chce być na trzeciej jako pierwszy, więc wypada, że teraz ty. Okej, zobaczmy jeszcze jakie mamy nagrody. Tutaj oczywiście mamy nagrodę USP-ka, pizzę, o to MK7 jest dobre i pompa. Ja pompę mam, na pewno nie chcę mieć trzeciego miejsca, bo to jest trochę skam. To zaczynaj. No i postarajmy się tutaj zrobić wszystko, żeby nas nie powybijało z tej skoczni. I zobaczmy. Dobra, mamy wybicie, ale... Ej, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Dobra. Ojejku, prawie w razy 2. A okazuje się, że mamy tutaj 30 punktów. No bardzo źle zaczynam. Bardzo, bardzo źle, bo tutaj mamy 200. I tak, Rafał, dużo lepiej niż razy 2, bo jakbyś miał 0, to i tak byś miał 0, mimo tego, żebyś ci się udało w to kółeczko. Mamy drugie podejście i postarajmy się teraz walnąć w 200. No, dobra, jesteśmy w miarę fajnie. Dobra, teraz do dołu. Ale mnie wybiło, ty, dobra, no i wlatujemy po prostu w 90. Kurczę, a zobaczcie jaka to jest różnica, ponieważ tu mamy 90, tu mamy 200, to jest 110 punktów różnicy, czyli na tą chwilę mam 120 punktów. A czy to tam nie oszukiwałeś przypadkiem? Tam jakiegoś gazu nie wciskałeś? Nie, nie, ja tylko do przodu patrzyłem, nic innego nie robiłem. Ewela, odwróć mi tam samolot lepiej. Mi się wydawało, że tak nagle coś szybciej ci do przodu poleciał. Ej, a w sumie jest ten, jest gaz gdzieś tutaj, tylko nie wiem w którym guziku. Dobra, wybiło nas i 200, 200, 200. Pięknie, pięknie. No pierwsze uderzenie było w 200, więc tutaj zaliczamy oczywiście, czyli mamy na tą chwilę 320 albo 330 punktów, coś takiego. Nawet ładnie, ja teraz pójdę jako druga może, bo Kaspol był przed chwilką jako drugi i lecę. Ja mam taką taktykę, że lecę... O Jezu, co tu się dzieje? Muszę się odbić najpierw. Co tu się stało? A jak ja mam teraz... Ja już tam nie zawrócę jak coś, żeby mnie wybiło, także lecę. Ale to trochę oszukane i co teraz? No ja centralnie mogę w 200 lecieć. No dobra, no nie, ciesz się, niech będzie tutaj punkty dla Eweli. Kaspol, zaliczamy czy nie? Zaliczamy. Jakim głosem? To chyba było takie, wiecie, z palcami skrzyżowanymi powiedziane. Ale tutaj naprawdę ta skoczenie, mimo tego, że jest taka szeroka, to ciężko się tam jest utrzymać i żeby to wybiło. Ale moja taktyka jest taka, żeby właśnie dwa razy w środek, ale wybić się na końcu. Dobra, teraz postaram się wybić na końcu. Wow! I później razy 2 i zobaczymy, jak mi to pójdzie. No i wybij się. Dobra. Wow. Dobra, i lecimy teraz na 200. Ja tutaj tylko steruję sobie i uda się? No idealnie, także mój plan na razie tutaj jest w połowie spełniony. Czyli ja na tą chwilę mam już na pewno drugie miejsce, bo Ewela ma 400 punktów i w sumie Ewela możesz walnąć teraz do razy 2, to będziesz miała 800. To by chyba był rekord. Właśnie taki mam plan, ale zobaczcie, te razy 2, one są takie malutkie. I zazwyczaj ten sam musiałabym tam do tyłu na tamto razy 2 lecieć.
Mam nadzieję, że mi się uda. Nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu w środek celować. Lecimy prosto. Tu za każdym razem tak w dwa razy wybija i tutaj znowu wybija. I czy mnie tu wybije? Dobra, wybiło. I czekajcie. Jest, dobra, udało się. Mamy tutaj 400 razy 2. Także Ewela zajmuje pierwsze miejsce chyba raczej na pewno, chyba że Kaspol tutaj będzie miał jeszcze jakieś cheaty. Chociaż nie da się mieć więcej punktów jak 800. Tak, to byłby remis. Wtedy papier, kamień, nożyce, kto ma pierwsze miejsce. Może ogarnę teraz latanie. Mam nadzieję. Ja tu przeważam u Kaspola. Kaspol w dół! Spokojnie. Jest 200. Było 200. Ale tutaj proszę jechać po tej skoczni. Widzowie, piszcie tutaj o Kaspol. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. A ja tam widzę 90, a nie 200. Coś tutaj z góry chyba źle widać. Okej, drugi skok, jak tu, ja tutaj odrodzę oczywiście dla Kaspola. Proszę bardzo. Kurczę, dawno nie sterowałem samolotami. Naprawdę jest ciężko. Od czasów świąt. Znowu 200 było. Musisz myszką w dół leciutko powoli jechać i myszką w dół przeciągać. I wtedy będziesz jechał przy ziemi. Kaspol od razu startuje w niebo. Co tam? Ja robię tak, że ja tylko troszeczkę W naciskam i później puszczam w ogóle klawiaturę i tylko myszką steruję. To jest przydatne. Także... O! No! O i udało się! No i tutaj rady Eweli, zobaczcie je. Kolej uwaga! Mnie przegonił. O kurde. Chłopa, co wybiło na drugi koniec. No w takim razie Kaspol zajmuje miejsce numer 2, bo miał 2 razy 200, no nie? Ja miałem 300 punktów, więc ja mam świetną drugą pompę. Wydaje mi się, że to jest hit. Cofnijmy do początku. Ja nie chcę mieć trzeciego miejsca. No i tak się stało. Drugie miejsce ma Kaspol, także czekamy na Kaspola. On sobie tutaj odbierze, a ty Ewela odbierz już za pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo, tutaj papryczka chili. I najlepsza broń na razie. Mam nadzieję, że mi na końcu pójdzie najlepiej, bo na razie mam chyba najlepsze bronie, tak. No, a ja mam pistolet z tumikiem i pizzę. I teraz skocznia numer 3. W tej skoczni Kaspol zaczyna, czyli on tutaj co dopiero potrenował sobie jeżdżenie po skoczni, także Kaspol, skakuj. To jest długa skocznia, tutaj jak widzicie jest coraz większa zamieć, więc... Są utrudnienia, a jakie jest największe utrudnienie? Tam na dole jest minus 100 i to jest minus 100% wyniku, czyli można skończyć z zerem. Tak sobie to zmienimy, także Kaspol, wchodź do samolotu i życzę ci powodzenia. Lecimy powoli. Kurczę, strasznie wybija. I czy będzie 300? 3, a bo tam na dole jest 300 w ogóle, czyli najlepszy wynik tutaj u Kaspola. Wracamy na drugi skok. Proszę bardzo, tutaj już jest odrodzone. Ewela, chodź, teraz siadamy na skrzydło. Musimy go pilnować, czy on tutaj czasami nie troluje. Lecimy. Ja troszkę delikatnie wybija. Bardzo wybija. Ale będzie 300, no będzie 300. Rafał, weź tu jakiś, nie wiem, tam przeciążaj czy coś. No właśnie, ja tam ten, wkładałem kija w tego, w silnik, ale nic się nie udało zrobić. Dawaj na trzeci skok, Ewela, odradzaj. A no i właśnie, tutaj mamy jeszcze takie nagrody. Mamy tutaj pompę złotą, mamy tutaj digielka i kara. Ja chcę mieć kara. Lecimy, ostatni skok mój i będę celować w razy 10. Uuu. Aha, bo tu jest razy 10, ja zapomniałem. Trafiłem. O nie! Czyli teraz to jest najlepszy z możliwych wyników. Czyli na tą chwilę Kaspol ma 6000 punktów, tak? Nie, 600? Nie, 6000. Mhm. No to widzowie, to fajnie. To ja przez wszystkie skoki nie miałem tyle. Dobra, to teraz w takim razie kto? Ewela, ty czy ja? No może ty, bo ja jeszcze nie byłam ostatnia. Dobra, no to ja jestem tutaj jako drugi teraz. Wsiadamy do samolotu i postaramy się tutaj lecieć przy samiutkim dole. No nie wyszło nam to do końca. O, teraz jest git. Teraz, o! I proszę państwa, i w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. W dół, no 40 punktów. No to jest, widzowie, nie jest to dobry wynik. Obiutko. Ej, no i tak jest dobrze. Dobra, to teraz ja jadę. I mi się wydaje, że ja właśnie dobrze mówię. Ja tak robię. Robimy 300 razy 10 i później te punkty pomnożymy jeszcze razy 10. No ja przecież dobrze mówiłam, nie wiem co ty na Rafał. No, ale ty mówiłaś o 200. No, rozumiesz? Chodziło mi, że w sam środek, nie wybiło mnie tam, ale udało mi się w 300 i co teraz? No masz 300, no niech będzie, niech będzie. O, jaki piękny balonik tutaj w ogóle dostałem, patrz, niebieski. No i tak, o to mi właśnie chodziło, 300, teraz robimy razy 10 i później te punkty razy 10, jeszcze sobie razy 10 i wtedy przeganiamy Kaspola. Chyba, że mi się nie uda. Tutaj patrzcie się, ja im odradzam samolociki, a oni co? Wszystko muszę robić sama, ja nie wiem. Balonami się bawią z Kubani. Dobra, jedziemy drugim tutaj podjazdem. Mam nadzieję, że uda mi się tam na dole odbić.
Bo to trochę jest oszukiwanie, tak szczerze, ale ja widziałam, że tam chłopaki, oni też tam się niekoniecznie tak wybijali. O, wybiło mnie i razy 300, znaczy 300... Nie, co ja w ogóle miałam razy 10 celować. Czyli teraz, żeby być nad wami, to muszę razy 10. Mam nadzieję, że mnie tam nie odbije na dole i wtedy będę mogła sobie spokojnie polecieć, bo to jak tak właśnie wybije, wtedy ciężko jest zapanować nad tą bryką. I patrzcie się, razy 10. Razy 10. Dobra, Rafał, masz trzecie miejsce, ale w sumie chciałeś mieć trzecie miejsce. Aha, dobra, no to ja w takim razie mam 700 punktów, czyli mam ostatnie miejsce, ale mam sztucer. Ja bardzo lubię sztucer, więc jestem zadowolony. O, w sumie ja się nawet cieszę, że nie mam pierwszego miejsca, bo ja już mam pompę, a tutaj mam tutaj taki fajnego digielka. No to ja mam spadzika złotego. To są nasze ekwipunki i teraz kto zrobi pierwszy 7 fragów, wygrywa całą grę. Ten, kto wygra, ten dostaje 1000 fałdolców. Dobra. Kurde. Także gramy teraz o 1000 fałdolców. Każdy idzie do swojego rogu i robimy, kto pierwszy uzyska 7 fragów. Ja już jestem gotowy, jakby co. Ej, dlatego gramy o 1000 fałdolców, bo za krzaka nie ma co. Nie komija, ja nie komija. Ja wszystko słyszę. Dobrze. 3, 2, 1, go. Poszli, widzowie. No, musimy tutaj się mocno spocić, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Ja nie wiem co, kto, gdzie. Ojojoj. Oni nie mają chyba nic na daleko, nie? Na to wygląda. 41. Wela, co z buta wjeżdża? Ło! Ło! No, 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 oczywiście, oczywiście jak zwykle na rafę tutaj lecą, ja nie wiem. O ty, kurde. Ała! Dużo, dużo mi zadał, a ja zapomniałem komentować. Dobra, jest jeden tutaj, Rafał. No nie, no znowu od dwóch stron! Dobra. No, dostań. Dobra, mamy pierwszą osobę. Ojejku, się zdążyłam strzelić nawet. Co ten Rafał? Gdzie tam się kryjesz, co? Dobra. Idziemy na cichacza. Dobra, ja wezmę sobie sztucer i wiecie co? Mam pomysł. No ile? No przecież go trafiłem 3 razy. Ja mam tutaj pełne skupienie aktualnie. Chodźcie tu, skubańcy. Pan tutaj łazi. Wie pan tutaj łazi. No kurczę, no dlaczego znowu to samo? Nie! Chciałam się podleczyć. Ej, w ogóle ja ten. Przez to, że staram się, zdenerwowałam się. Dobra. I co, gościu? I co, gościu? Gorzej, jak on się tu odrodzi. O nie, 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 nie. To tak nie może wyglądać. Jeszcze ten kill. Nie zostaw mnie, zostaw mnie, nie zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw. O, o, dawaj, dawaj, dawaj. Widzowie, prawie mamy to, prawie to mamy. Gdzie jest Ewela? Tu jest. Oj, oj, oj. Oni na mnie pewnie polują, bo jestem od... Dobra, widzowie, wygrywam dzisiejszy pojedynek. Zostawiajcie łapy, wbijajcie na ten film, wpisujcie kod Ewela do sklepu i koniecznie wbijajcie na tą mapę, którą tu widzicie, ponieważ tam możecie wbijać XP-ki. Trzymajcie się na razie, piona.